Witam wszystkich tych, którzy lubią czasem posłuchać, jak sobie gadam do siebie w zasadzie. Ja jestem artysta pisarz, a to jest kolejny odcinek z Transistora. I wcale nie gadam do siebie, ja tylko tak gadam, że gadam do siebie, bo gadam tak naprawdę do was. Lokalizacja promu nie dotyczy. Lokalizacja promu nie dotyczy budynku promu, trochę dziwne. Okej, i już na wstępie mamy jakiś terminal OWC, więc sobie poczytam o świecie. Spakowani obywatele, 12 tysięcy... 13 tysięcy, skacze liczba cały czas do góry. Traverson Hall zniknęła. Tia, jeden z wyższych budynków w mieście po prostu zniknął. I to jest zamieszczone oczywiście dzisiaj około 5 nad ranem, czyli przed paroma chwilami zapewne. Administracja stara się wyjaśnić nagłe zniknięcie zabytkowego budynku w dzielnicy High Rise. Zmienna fasada Traverson Hall być może przepadła na zawsze. Niezależne raporty potwierdzają zniknięcie całej struktury stoprzeczni otaczających lokalizację budynku została wyłączona na czas śledztwa, zaś administratorzy dokładnie przeczesują okolice. Wydaje mi się, że kiedyś to czytaliśmy, coś takiego, ale możemy się mylić. Wszystkie osoby posiadające informacje dotyczące tego raportu proszone są o kontakt z lokalną adminą i wychodzi. To jest celowe wyjście. Nie musicie się martwić. To nie jest błąd w grze. No dobra, to komentujemy. Do wszystkich czytających to pobliżu Traverson, uciekajcie stąd jak najszybciej. No i bardzo słusznie, bo to oczywiście nam się proces tam rozrasta. Cały budynek zniknął. A no właśnie. Już raczej nigdy się nie przejdziemy do tych wspaniałych klubów. Okej, okay, czyli uaktualniono nam migawki na poziom drugi, mają zwiększone co? Pojemność... Nie wiem, nie doczytałem, nie zdążyłem przeczytać. Nie tak zaczniemy. Musimy podejść tak, żeby jednocześnie obrońca oberwał. No dobra, i zobaczmy, co teraz z tego wyjdzie. No, jak to zazwyczaj bywa w przypadku planowania, nie do końca się udało. Jak to zawsze bywa w kiepskich filmach, że plan musi spalić na panewce, ale później i tak zdążą uratować świat, nie? No w tym przypadku będzie troszkę inaczej. Zwłaszcza, że wcale nie zajmuję się w ogóle ratowaniem świata, a co najwyżej ratowaniem własnego tyłka. I przy okazji szukaniem odpowiedzi na temat tego, jak to w ogóle możliwe, że doszło do apokalipsy. Dajcie spokój, przecież to było normalne miasto przed paroma chwilami. Ale jak widać, w każdym świecie są tajne organizacje chcące rządzić nim, zmieniać go wedle swoich pomysłów, a może nawet doprowadzić do zniszczenia. Swoją drogą nigdy nie rozumiałem czarnych charakterów, które chcą zniszczyć świat. Znaczy, po co? Co im zrobił? Co, zdenerwowali się, bo świat jest zły? Znaczy, ja wiem, że zazwyczaj motywem jest władza nad światem, ale zdarzały się i przypadki chęci zniszczenia świata. Chociaż oczywiście zdarzały się nawet przypadki chęci podpalenia słońca. Co raczej jest pomysłem tyleż niewykonywalnym w ogóle, co głupim. Podpalić słońce! Jeżeli ktoś wie, o co mi chodzi, to propsy. Jak to mawia młodzież. I hop! Bo ja już taki bardzo stary jestem, że nawet się nie orientuję, jak to teraz młodzież mówi. No niestety, starość nie radość, ale ja nigdy nie byłem jakoś specjalnie obcykany, że się tak wyrażam w tych trendach wszystkich. Zawsze byłem bardziej na uboczu. I bardziej rozmawiałem o innych interesujących tematach. Jeżeli pytacie, jakie są te interesujące tematy, no to klasyka, filozofia, literatura. Takie tam, o czym teraz rozmawiałem, wszystkie gówniarze, nie? Nie, ale zaskakujące jest to, że wbrew pozorom niecałe to ogłupiałe społeczeństwo. W sensie ja mam na myśli już taką głęboką patologię, że nie mają żadnego pojęcia, o co w ogóle chodzi w życiu. Się tak pogubiły dzieciaki, że nie wiedzą, co się dzieje. Że nawet pośród nich znajdują się tacy, którzy interesują się częściową literaturą, czy jakimiś innymi rzeczami. Naprawdę można takich znaleźć. Uhuhu. Moi drodzy, mamy tutaj wyraźny element działania procesu. Biały i czerwony barwy procesu. I głos tranzystora nam podpowiada, że kamerata chce, żeby tak wyglądało całe miasto. I dlatego właśnie to zrobili. No, motyw jak motyw. Szyfr, tłumaczenie stop. Niestety tylko nie przetłumaczymy. Będzie mi brakowało tego miejsca.
W sensie ma na myśli, że będzie mu brakowało tego miejsca, które tu było. To jest ciekawa fraza, warto ją zapamiętać, bo później będzie do tego jeszcze aluzja w grze. District High Rise. Więc idziemy już do ścisłego centrum, do najważniejszych budynków w całym mieście, konkretnie zresztą do w ogóle najważniejszego. Zbliżamy się do niebezpiecznie do Traveston Hall. Nibereth pisała wszystkim, że o, macie uciekać, bo tam jest tragicznie. O, już Illuminati widać po prostu. Banda satanistów. Jak ja mogę w to grać i takie tam różne tego typu. Nie, czasem faktycznie przesadzam z takimi odniesieniami, szukaniem tego wszystkiego. O, mamy nowe informacje o życiu pani Platt. Pani Lillian Platt. No i zresztą bardzo słusznie. Coś nowego tutaj gdziekolwiek? O, coś nowego o Szosbergu. O tym jak latał. Własny sobie skonstruował ten, jak to się nazywa. No i będę musiał szybowiec, o. Własny szybowiec sobie skonstruował. No dobra, czyli teraz musimy odinstalować to i odinstalować to. Jeżeli chcemy poznać wszystkie biografie, to zainstalować tutaj, a to zainstalować tutaj. Będzie fajnie. Zwiększy nam jeszcze zasięg. Teraz to będzie po prostu niemożliwy zasięg tego wszystkiego. No, to są chyba wszystkie zmiany, jakie chcemy zrobić. I myślę, że ruszymy dalej. O, mamy windę. Przecznijcie do dzielnicy High Rise 0, no bo już jesteśmy w dzielnicy High Rise. Tak wyglądają windy w tej grze. Ciekawe, nie powiem. Kurde, fajnie wyglądało, jakby na przykład. Tak jak są u nas autobusy jeżdżą po mieście, tak tutaj byłyby na przykład windy, które potrafią po prostu podróżować na odpowiednie wysokości i każda wysokość to by była określona dzielnica. A może kiedyś nawet wykorzystam w mojej którejś powieści, czy raczej opowiadaniu, bo ostatnio jakoś tak większą mam ochotę na pisanie opowiadań niż powieści. Nie wiem już skąd to się bierze, po prostu od taki kaprys artysty, zwłaszcza, że mi bardzo dużo pomysłów do głowy wpada na opowiadanie. Już dzisiaj wpadł mi pewne pomysł do uniwersum Wielkiego Domu, jak ja to określam. Zresztą wy znacie to uniwersum, jeżeli czytacie moje dzieła udostępniane na YouTubie, bo ono się pojawiło w jednym opowiadaniu. To było opowiadanie świąteczne rok temu, Czerwona Choinka. Tam wprawdzie jeszcze był zdecydowanie niewykształcony ten świat. Miał w formie ostatecznej, czyli w formie kilku przynajmniej powieści i mam nadzieję, że dziesiątek opowiadań będzie wyglądał raczej trochę inaczej. Moi drodzy, kończy mi się życie z tego, co się obawiam. W sensie nie to, że zaraz umrę, w sensie czas życia, tylko że po prostu kończy mi się pasek życia w tej grze. Nie miałem bynajmniej na myśli tego, że moje życie dobiega końca. Tak szybko i łatwo się do mnie nie uwolnicie. Czemu te pełzaki w ogóle cały czas mają pełne życia? No i straciliśmy jedną z ważnych funkcji. No trudno, jakoś sobie powinniśmy poradzić. I właśnie w ten sposób, spamując atakami, to jest jedyne co możemy zrobić w takiej sytuacji. Zwłaszcza, że mamy teraz załączone całkiem ładne zasięgowe opcje do tych ataków. Dobra, no to już ten koszmar zaraz powinien się skończyć. Tutaj na. Okej, okay, minus 28. Nie zdążę niestety dojść do tej drugiej migawki, ale przynajmniej tą zdążę zniszczyć, zabrać komóreczkę, skryć się za bariereczką, poczekać aż się turn naładuje, podejść jak najbliżej i atakować. I taka jest nasza strategia w zasadzie na całą tą grę. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak ja to robię, że mi tak idzie dobrze, to po prostu odejść, schować się, czekać, atakować. Odejść, schować się, czekać, atakować. Zresztą tak jest w większości gier opartych na taktyce. Co jest? Niestety te nasze projekcje trybu turn nie zawsze się sprawdzają tak jak powinny. Dlatego warto czasem przywalić mocniej niż to konieczne. Okej. No, i nawet udało nam się zdobyć poziom. Zobaczmy, co mamy do odblokowania w takim wypadku. Oh yeah! Dwie fajne funkcje, ale ta jest fajniejsza. Ta jest, zwłaszcza się bardzo przydaje jako uaktualnienie dla brief, ponieważ mogę użyć 4 zamiast 3 w trybie turn. Funkcja ping. O, i mamy nowe gniazdo uaktualnienia.
ale to będzie w takim wypadku. Dobrze, no idziemy po kolei. W takim wypadku otworzymy jedynkę. I które ograniczenie? Proces. To jest ogranicznik. O, ogranicznik. Nie jestem pewien, czy jest takie słowo w języku polskim. To chyba jest neologizm. Proces odtwarza się z komórek znacznie szybciej. Czy użytkownik traci dostęp do 6 pamięci lub więcej? Funkcje mogą zostać odinstalowane. Weźmiemy może najpierw to. Będziemy najwyżej mieli większe problemy z komórkami. Jakkolwiek dziwnie by to biologicznie nie brzmiało. Teraz potrzebują jakiejś stacji dostępu, żeby to tylko jeszcze wdrożyć w życie. Zresztą zaraz dotrzemy. No i dotarliśmy do dzielnicy Highrise, która właśnie jest. Właśnie się dowiedzieliśmy poza tym, że jest również domem dla Reed, która tu po prostu mieszkała. Punkt dostępu. Zaktualizowane pliki funkcji 1. Mamy jeden zaktualizowany plik funkcji i to będzie. Który to będzie? Schatzberg. Nie, wstecz, co ja robię? Tutaj nie mamy nic jeszcze. Niech ja się zastanowię, szukam. A! Mamy dokończenie historii pana Prestona Moyla, jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli śledzicie te właśnie życiorysy, to możecie sobie przeczytać. I w takim wypadku zrobimy tak. To się zainstaluje, to się usunie, to się usunie, to się zainstaluje tutaj. Ok. To się doda w takim wypadku tutaj jako funkcję aktywną. To się doda jako uaktualnienie do tej funkcji. To już będzie w ogóle tak szybkie, że. To jest w ogóle szybka funkcja, jeżeli jeszcze damy przyspieszasz, no to już w ogóle. No i teraz damy jeszcze to. Mamy jeszcze jakąś funkcję, która nic nie robi? Obawiam się, że nie. W takim wypadku. A, jeszcze włączymy sobie ogranicznik. Który nam opowie trochę o tych, jak one się nazywają, chwastach. No dobra, czyli ogranicznik mamy uruchomiony. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uruchomić sobie w ogóle kilka ograniczników w jednej sesji i walczyć z wszystkimi. O! No proszę. Moi drodzy, przedstawiam wam aport. Blokowany? A spróbujmy, czemu w ogóle ten ping jest blokowany? Oj, to chyba nie jest dobry pomysł. Coś jest słaby ten ping w bezpośrednim zwarciu. Dobrze, w takim wypadku weźmiemy crash i od tyłu będziemy atakować. Więcej życia mu zejdzie. Ja często niestety zapominam o tym atakowaniu od tyłu i dlatego dłużej zdarza mi się walczyć z przeciwnikami. No spokojnie. Chwasty są niestety, znaczy aporty są niestety bardzo, ale to bardzo agresywne. I potrafią naprawdę ukraść mnóstwo życia podczas jednej partii. Zdążę, jeszcze nie zdążę, muszę tak przywalić. Naprawdę nie zabiorę nawet całego chwasta. Okej, komóreczka, dobrze. I aport, że tak się wyrażę. No niestety nie zdołam go dokończyć, no to może jeszcze przywalimy tutaj chwasta. Będziemy stopniowo obniżać poziom jego życia, przy okazji likwidując chwasty. Tak po prostu, żeby się nam nie odnawiał. Okej, tak i teraz może jeszcze zdążymy mu coś przywalić. No niestety tylko tyle. Gdybym miał trochę więcej trybu turn, no to może mógłbym coś zdziałać, a tak. No musimy sobie radzić tak, jak sobie radzimy. Na szczęście udało nam się uniknąć jakichś poważniejszych obrażeń w tej rozgrywce. Zbierzemy tylko tą komórkę. No i korzystając z tego, że stacja udostępnień jest całkiem bliziutko tutaj, więc skorzystam z tego i od razu wyłączę ogranicznik, ponieważ ja nie mam ochoty użerać się z nim na późniejszych poziomach. Znaczy w późniejszych walkach. Przeanalizuj. No i mamy całe oznaczenie o chwastach. Tutaj coś nowego się nam odblokowało chyba? Tak. O, pani Nicole się. O naszym pani piesku. Że się tak wyrażę. Bo jak pamiętacie, się oczywiście pochodzi od psa. Z francuskiego. Znaczy przynajmniej to jest to słowo. Nie jestem pewien, czy taki był celowy zabieg twórców, żeby się do tego odnosić.
No dobrze, i teraz co? Tego jeszcze nie mamy, więc musimy. A, no i tutaj będziemy mieli. O! Heather Jalford. Heather Jalford to jest w ogóle bardzo fajna postać i. No szkoda, że jest wspomniana tylko w formie takiej notki biograficznej, bo z chęcią bym ujrzał go w jakiejś, że tak powiem, szerszej akcji. No, w takim wypadku użyjemy teraz jak uaktualnienie. Nie. Wstecz. Jako oczywiście zainstalowane i zainstalujemy tutaj. Będą jeszcze większe, jeszcze więcej ciosów. To użyjemy tutaj. A to użyjemy. A tutaj. Czemużby nie? No i w tej chwili tak wygląda sytuacja. Czekamy na odzyskanie mojego kochanego briefa i utworzenie po prostu najlepszej kombinacji zbrojnej, jakiej się tylko da. Zresztą jeszcze się nie da, bo brakuje tam kilku funkcji, ale apartamenty na tarasie, wolne mieszkania 100%. No proszę. Moi drodzy, mieszkanie numer 3, pseudonim lokatora Reed, więc. No to jest mieszkanie naszej kochanej Reed Red, jakkolwiek by to wymawiać. Oj, tam wpadniemy na ten zamówienie z. Jak to było? Jensen Jens. Sea monster fresh from the bay. Flatbread delivery still coming strong. No i właśnie takie. Not so bad when it's cold. Takie Not the night scenki before. budują Help yourself, okay? klimat w tejże grze. Locked yourself out. It all No looks nie fine from out here. zamierzamy wrócić. Raczej. Okej, mamy kolejny terminal. No to rzućmy okiem, co tam się dzieje w mieście. Zniknięcia 222 152, no i liczba cały czas rośnie. So the word is Protest out. rozprzestrzenia się na 66% powierzchni miasta Cloudbank. Niewyjaśniona inwazja powodem przenoszenia mieszkańców na terenie całego miasta. Cała zachodnia część miasta Cloudbank została wyłączona w ramach próby wyeliminowania zagrożenia i ewakuowania, przepraszam serdecznie, mieszkańców do stref bezpieczeństwa. Nie wiemy, ilu jest zabitych, ale liczba zgłoszonych zaginięć przekracza w tym momencie 100 tysięcy. W tej chwili już nawet 200 tysięcy. Albo nawet, nie no, 200, 200. Władze dementują informacje, jakoby wiedziały o epidemii wcześniej. Zachęcają obywateli do jak najszybszej ucieczki na wschód i złożenia próśb o ewakuację w lokalnym terminalach OVC. Jeżeli ktoś to jeszcze czyta, stoi za tym kamera, to. Czy ktokolwiek ma zamiar? Czy to zgodne z. Czy ktokolwiek jeszcze to czyta? Powiedział Alek. Możemy rzucić okiem na miasto. Pewnie z oczu głównej bohaterki widok jest teraz niesamowity, ale niestety, że mamy perspektywę izometryczną, no to zobaczymy tylko tyle, ile chcą nasi. O! Skube. Nawet nie zwróciłem uwagi, że tutaj jest taki właśnie. Napis, jak grałem za pierwszym razem. Mamy kolejną windę. Widzieliście to? To nam trochę psuje tranzystora. Tak, owszem, powiedziałem to. Mamy tam ogromne stworzenie, które jest w stanie uszkodzić tranzystora, znaczy w ten sposób, że. Aha, ja jeszcze nie zniszczyłem w ogóle obrońcy. To mam na myśli mówiąc, że uszkodzi tranzystora, że po prostu. Jakby to wytłumaczyć? No, głos ze środka, który przecież tak często słyszymy, zachowuje się jakby po prostu miał gorączkę i to taką intensywną gorączkę. Ja oczywiście szalenie cenię sobie ten motyw w grze, bo jak wiecie, uwielbiam gorączkę, a że jest na dodatek świetnie napisane są linie dialogowe tej postaci również właśnie w tym stanie, no to ja jestem po prostu zachwycony. Jak za pierwszym razem to usłyszałem, to też. Początkowo oczywiście wiadomo było takie pytanie przede wszystkim, dlaczego on tak mówi, o co w ogóle chodzi, ale byłem niesamowicie zadowolony. O, przepraszam was serdecznie, to mu telefon mi dzwoni, mam alarm ustawiony na dzisiaj, wprawdzie nie skorzystam z tego, co mi przypomina, ale mam ustawiony, tak na wszelki wypadek.
No nieważne. Dzisiaj w ogóle sobie budzik ustawiłem na 3 w nocy. Nie pytajcie dlaczego. A jeżeli pytacie dlaczego, no to polecam wam. What? Czemu to jest nagle takie wielkie? A, bo tu jest ten. Okej, dobra, musimy uciec. Obejrzyjcie sobie internetowe słuchowisko adwentowe Ojca Szóstaka pod tytułem Plaster Miodu. Tam jest mówione, dlaczego mamy się budzić o 3 w nocy. Chyba w 4 odcinku bodajże. Taka ukryta reklama. Nie, ale jeżeli ktoś nie ma jeszcze żadnych planów na rekolekcje adwentowe, to serdecznie polecam, bo naprawdę świetna rzecz. Dobra, ja muszę skorzystać w tej chwili z stacji ładowania przede wszystkim. Wiesz, ja no... Mów. Co? Co? O co ci chodzi? No jest dalej, ale... No właśnie o to chodzi, nie? Te śliczne linie dialogowe człowieka naprawdę w stanie wysokiej gorączki. No. Aha. Wszystko stało się jasne. On mówi o tym, że nigdy nie zastanawiał się nad mieszkaniem w High Rise, ponieważ było zbyt daleko od wody, ale odkrył, że Red tam mieszkała, Reed. No i... to się chyba nie powinno czytać Reed, ja może przesadzam. Ja czytam jak Creed. Tam jest przez 2 E, a tu jest tylko Red. Bardziej Red to będzie, no. Teraz wydaje mi się, że jak to powiedziałem głośno, to jednak będzie Red. No nieważne. Zaktualizowane pliki funkcji 2. Mamy całe 2 zaktualizowane pliki funkcji i to będzie... Wuhu! Nieśmiertelna broń powraca z zaświatów. Przeanalizuj. W ogóle mamy nowe wiadomości na temat tegoż tutaj pana. A funkcja w ogóle nazywa się Ping. Jeszcze nam tylko brakuje funkcji Pong i będziemy mogli... No teraz będziemy musieli niestety... O, tutaj mamy nowe informacje. O panie Wayne Teniganie. Mamy już zakończone o jego zniknięciu. I teraz będziemy musieli zainstalować funkcję Help, która jest... Znaczy, ja ogólnie długo ją stosowałem w gnieździe pasywnym, bo pomimo tego, że zabiera dużo miejsca, to daje nam czasem od czasu do czasu funkcję, która zabija 500 punktów życia przeciwnikom, więc jest to całkiem przydatna rzecz, ale później stała się niewygodna, kiedy moje ciosy mogły zadać dużo większe obrażenia. Ale to, do tego to jeszcze na spokojnie sobie kiedyś tam dojdziemy. Dobrze, co ja bym chciał? Ja bym chciał to może użyć tutaj jako uaktualnienie, dobrze. To użyć tutaj jako funkcję aktywną. O Szasbergu w ogóle mamy informacje, drugie mamy, o tym locie całym jego. No dobra, i to chyba wszystko, co możemy w tej chwili ustawić. Najwyżej nam 2 funkcje pozostaną bez... no, bez tych. 3 funkcje nam pozostaną bez uaktualnień. No i cóż, moi drodzy, w tym właśnie pięknym momencie gry... O, mamy jeszcze basen do kąpieli, rzućmy okiem. Średnia liczba użytkowników jednocześnie 2,3. No proszę. Nie przesadzaj. No dobrze, moi drodzy, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować na tyle tego ślicznego basenu, za to, że oglądaliście dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało, że będziecie oglądać dalej, że może wyrazicie jakoś swoje pozytywne albo negatywne odczucia. Ja jestem otwarty na wszelaką krytykę i z chęcią bym jej posłuchał. Bo najgorsze jest milczenie, moi drodzy. Dobra, już nie będę się rozwodził na te tematy i po prostu się z wami pożegnam. Pokój nad Izraelem.